Przed nami runda czwarta, gospodarka i bardzo konkretne pytanie. I również bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Euro czy złoty? Czy i ewentualnie kiedy Polska powinna przyjąć walutę euro? Pierwszy odpowiada prezydent Andrzej Duda. Pan poseł Robert Biedroń mówi o odwadze. Panie pośle, przecież to pan mnie prosił kilka dni temu o spotkanie. Wzywał mnie pan o to, żebym pana zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przez media. Zaprosiłem pana, a pan nie przyszedł. No troszkę odwagi i powagi. Natomiast co do kwestii waluty europejskiej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, oczywiście zgodziliśmy się także na traktaty, które mówią o tym, że euro jest wspólną walutą.